Jak się teraz czujesz w skali od 1 do bardzo? Czyli do 10 to 10. Co można naprawić trytytką? Trytytką? Z tego co wiem z planu zdjęciowego, to chyba to jest coś, co przypina, czyli coś, co... No nie wiem, kable? Do czego odczuwasz pociąg? Pociąg do Krakowa, jutro wieczorem. Jak to jest, że wąż pływa, a nie ma się czym odpychać? Pewnie jest jednym wielkim mięśniem, w związku z tym sobie tam jakoś radzi chłopak w tej wodzie. Na co nie możesz sobie pozwolić? Nie mogę pozwolić sobie na zbyt długi czas wypoczynku, ponieważ jestem w permanentnej trasie koncertowej. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Gdy nikt nie patrzy, śpiewam sobie utwory z dzieciństwa typu... Co tam się śpiewało dzieciństwa? Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, namalują wszystko to, co chcę. Za co dałabyś sobie uciąć rękę? Chyba za nic, przyda mi się jeszcze do czegoś. Co jest płytkie? Płytkie? Wydaje mi się, że ludzie bez wyobraźni. O czym szumią wierzby? Szumią... o ciszy. Z kim ostatnio miałaś przyjemność? Miałam ostatnio przyjemność oglądanie świetnego wywiadu z profesorem Jerzym Bralczykiem. Co uwielbiasz dotykać? Uwielbiam dotykać koty. Lubię głaskać koty. W czym jesteś kozakiem? Myślę, że jestem kozakiem w tym, co lubię najbardziej, czyli w muzyce. Pod prysznicem zerkasz w dół, czy się wstydzisz? Zerkam, no muszę się jakoś umyć. Jak mam się inaczej umyć? Co mówi Batman do Robina, gdy razem wsiadają do Batmobilu? Nie wiem, bo byłam chyba bardziej fanką Spidermana. Jak zjadasz ptasie mleczko? O właśnie, mam swój sposób. Najpierw objadam czekoladę, a później zostawiam całe wnętrze. A delicje? Delicje podobnie, czyli najpierw obgryzam całą delicję dookoła i zostawiam galaretkę. Czy ryby odczuwają pragnienie? Myślę, że tak. Pragnienie miłości. Gdzie raki zimują? Raki zimują... Ja jestem rakiem, więc ja zimuję w trasie koncertowej. Kiedy poczułaś się najlepiej na świecie? Myślę, że wtedy, kiedy zaczęłam spełniać swoje marzenia, czyli na scenie. Co spokojnie można olać? Myślę, że olać chyba ludzi, którzy nie mają własnego życia i... chcą zniszczyć bardzo twoje? Tak, to trzeba olać. Z ilu pieców jadłaś chleb? Ojej. Nie jestem z tych, co z wielu pieców. Nie. Nie pamiętam, ale z niewielu. Nie lubię glutenu. Czy jest coś, czego zazdrościsz innym? Jeżeli zazdroszczę, to bardzo pozytywnie. Ale chyba już nie mam czego, dlatego że spełniam swoje marzenia i bardzo się cieszę, jak każdy spełnia swoje marzenia, więc myślę, że jeżeli jak tak, to bardzo tak pozytywnie zazdroszczę komuś. O, zazdroszczę fajnych rodzin, zazdroszczę ludziom, którzy mają ciepłe, takie rodzinne domy. O, to tak ciepło z serducha zazdroszczę. Co ci podnosi temperaturę? Dobry bas w bicie. W czym my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata? Myślę, że jesteśmy mistrzami świata, chyba tak mi się wydaje, wbrew ogólnemu takiego hejtowi, to wspieramy siebie. Mamy taką słowiańską, fajną krew i jak przychodzi co do czego, to oddajemy za siebie życie, wspieramy się. Jesteśmy fajni, nie ma co marudzić. Kevin sam w domu, czy w Nowym Jorku? Sam w domu, zdecydowanie. Za czym tęsknisz? Za moją babcią, której już nie mam. Co to jest sztrucla? Sztrucla to chyba coś do jedzenia, tak mi się wydaje. Coś na bazie ciasta drożdżowego, chyba? Jakie masz natręctwo? Natręctwo... Chyba poprawiam włosy co 5 sekund, jak mi spadają na czoło. Gdybyś mogła zadać jedno zajebiście ważne pytanie, to jakie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Czy istnieje życie pozagrobowe? No to pa!